Od pączków, faworków, obwarzanków i słodkich ciastek uginają się dziś stoły w każdym domu na Suwalszczyźnie. Miłośnicy łakoci i smacznych wypieków obchodzą swoje święto. Tłusty czwartek. Od rana cukiernie w regionie pękają w szwach, a kolejki kończą się już na ulicach. Jak zapewnia Grażyna Witkowska, właścicielka sklepu cukierniczego w Suwałkach, to jeden z cięższych, ale też najlepszych dni w roku. Największym zainteresowaniem tradycyjnie cieszą się pączki domowe, dodaje. Dla nas bardzo ciężkie, klientom na pewno fajne. Sprzedają się pączki przede wszystkim tradycyjne, domowe, różane, no i oczywiście takie z wiśnią, z ajerkoniakiem, z jakimiś bajerami, że tak powiem. Staram się dbać o dietę na co dzień, aczkolwiek w tym dniu należy zjeść pączka, nie wypada po prostu inaczej. Tradycje jedzenia pączków suwalczanie kultywują z wielką chęcią. Mimo że cholesterol jest groźny, to przynajmniej jednego pączka należy zjeść, przekonują. Mieszkańcy regionu rzadko wychodzili jednak z cukierni z pojedynczymi wypiekami. Próbujemy wszystkich z pudrem, lukrem, czekoladą i z różnym nadzieniem, dodają. Tradycja zgadza się, no a widać po mnie, że potrafię zjeść i lubię. Najlepsze to są swoje domowe roboty, ale ja kupiłam z raczek, też są takie sposoby domowego właśnie. No i chrusta kupiłam właśnie troszeczkę, też tak samo. Trzeba kultywować dalej tą tradycję, no niestety taka jest tradycja, no i choć jednego zjeść przynajmniej, bo cholesterol może powiększyć się. Z wiśniami, z lukrem, z adwokatem. I z pudrem. No cały dzień pączki. Nikt nie ocenia tej tradycji. Kultywujemy co roku. No słodka.